Cześć moi kochani, witam was serdecznie w kolejnym odcineczku. Tak, kolejnym odcineczku. Dzisiaj zajmiemy się tak zwanym eksperymentem. Czy jest udany, czy nie, to już każdy z was sobie musi powiedzieć. Ja powiem swoim zdaniem, ale też zawsze się staram mówić tak troszeczkę łagodniej, bo wiem, że wielu z was powiela te informacje i idzie dalej z tym samym słowem. Dlatego ja zawsze też was pouczam i uczę, żebyście mieli swoje zdanie, swoją opinię i wyrażali to bardzo chętnie, nie jakoś nachalnie, ale konstruktywna krytyka zawsze jest mile widziana. Więc dzisiaj porozmawiamy. Aha, i jeszcze zapraszam was do Discorda. Wczoraj odbył się pierwszy testowy serwerowy turniej, zbieramy punkciki i prawdopodobnie kolejny serwerowy turniej będzie niebawem, więc coś tam próbujemy tą aktywność na serwerze robić. Dobra, a my się już przełączmy do tak zwanego naszego eksperymentu. Eksperymentem można w tym miesiącu, w tym sezonie w Clash Royale nazwać właśnie Ligę Patch of Legends. Nie patrzcie, na której jestem lidze, bo ja to zawsze mało gram. Na początku sezonu się zapowiadam, że będę dużo grał, dojdę daleko, ale później ten czas mój jest weryfikowany. Więc w tym sezonie mamy Mega Draft Challenge. No i powiem tak, no jest to eksperyment. Inaczej twórcy by się nie dowiedzieli, jak to wypada, gdyby tego nie zrobili. Może i to było zrobione brutalnie, a nawet bardzo brutalnie, że nagle zostaliśmy postawieni przed takim faktem, że będziemy grać w Mega Draft Challenge. I rozumiem jedną i drugą stronę, bo z jednej strony dla mnie, ja jestem po tej jednej stronie, gdzie dla mnie jest naprawdę to urozmaicenie bardzo ważne, bo nie gram ciągle tym samym deckiem, nie spotykam ciągle tych samych zafajdanych decków, za przeproszeniem, ale tutaj jest naprawdę dużo więcej radości z gry i według mnie wiele więcej sprawiedliwości jest troszeczkę w tej grze, bo nie mamy takich jednodekowców, którzy mają te deki wyćwiczone, niektóre deki są ciężkie do obejścia, ciągle na przykład jakieś kontry piszecie czy coś. A tutaj myślę, że ten Mega Draft Challenge jest bardziej sprawiedliwy, ale też rozumiem drugą stronę tych bardziej pro playerów, którzy grając Patch of Legends sobie trenują. Rozumiem twórców kontentów, takich jak ja, chociaż mi się bardzo podoba to, nie? Że nie mają o czym nagrywać i spada oglądalność na filmach, więc rozumiem jedną i drugą stronę. Moim zdaniem, ale też widziałem wasze zdanie na Discordzie, bo tam ostatnio jestem bardzo aktywny, więc zapraszam was serdecznie, że wielu z was podziela to samo zdanie co ja, że jest bardzo fajne. Dobra, więc zagram sobie dzisiaj na odcineczku. Chciałem tak po prostu taki wstępik zrobić, że no, mi się podoba, będę tęsknił za tym challenge'em, chociaż ten challenge będzie nadal i ta emotka też będzie nadal dostępna, więc spokojnie, będzie można jeszcze ją zrobić, ale od przyszłego, od maja wracamy do 1-1, do tego co było na początku, ale myślę, że to jeszcze nie jest ostatni eksperyment twórców, będą nam jeszcze coś serwować na pewno. Dobra, a ja sobie zagram walkę, zobaczymy jak mi pójdzie. Powiem szczerze, że od paru dni nie grałem, więc zobaczymy. Dobra, biorę Golden Knighta. Powiem szczerze, podobało mi się granie nim. On wziął Wizarda i Valkyrie. Dobra. Czyli tak, na świnki za bardzo nie pogramy, ale weźmiemy tak. Wezmę sobie to i wezmę sobie beczkę. On strzałki. Jeżeli strzałek nie weźmie, to nie będzie miał zbytniej kontry na mnie. Ale bierze kanona. Dobrze, bierz kanona i bierze świnie. Aha, dobra, czyli ty idziesz na ten sposób, czyli ja tak, biorę to i przydałoby się jakiś budynek, żeby blokować. No nie za bardzo, to ja wezmę sobie Executionera. I teraz tak, on jednak wziął te strzałki, kurde, na bombera. No i na moją beczkę. No ale będzie musiał coś wybierać. I teraz się zastanawiam, co tu jeszcze dobrać. Minera bym chciał wziąć. Bandytkę wziął. Dobra. Ja sobie wezmę Lighting. I wezmę tego Minera. Jeszcze coś tutaj na te świnki by mi się przydało wziąć. Elitki. Zastanawiam się nad elitkami. Wziął Knighta. Elitki troszeczkę mi mogą tutaj zawyżyć
ale myślę, że to chyba będzie na rozsądniejsze. 3-9, dobra, biorę elitki. No, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Beczkę mogę już wysłać. No właśnie beczkę, będzie musiał wybierać. No i wziął strzałki. Dobra. Nie śpimy. Od razu tutaj wypuszczamy minera. Dobra, strzałek na pewno nie mam. Gdyby mi teraz świniami wyrzucił, właśnie. Elegancko, świnie nie dochodzą. Powiedzmy. Dobra, strzałki zużyję. Na pewno na beczkę. Nie, nie zużył. Elitki mi się teraz załadują. Elegancko. No ale wizarda ma, niestety. Kurde. Nie tak do końca sobie to wyobrażałem. Dobra, ale tutaj dobra, Walkiria wyszła. Golden Knight wziął na siebie. Nie ma tragedii. No, ma strzałki. Gdyby chciał teraz... Archer Queen, Archer Queen. Dobra, Lightinga. Ładujemy szybko Lightinga. Elegancko, o to chodziło. Kurde. No nie do końca, nie do końca tak chciałem, żeby to wyglądało. Kurde. Bele. Dobra, udało się. No, będzie teraz, powiedzmy, mały problem. No teraz on ma przewagę i to dosyć sporawą. No i teraz strzałkami mnie tutaj dokończy i do widzenia. No niestety, nie udało się. Nie udało się. Chociaż jeszcze... Jeszcze nie mówmy hop. Kurde. No nie, 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 strzałkami i... No nie udało się, nie udało się, jednak mnie tutaj tą ostatnią akcją na mostku mnie zaskoczył. Myślałem, że to lepiej będzie, ale nie wyszło. Nie wyszło. Mówi się trudno, ale jest to nadal lepsza zabawa niż granie swoimi dekami. Naprawdę mi się bardziej podoba granie. Bardziej mi się podoba granie właśnie takie ręki niż ciągle spotykać te same deki lub grać tym samym dekiem ciągle. Więc to mi sprawia większą satysfakcję. Nawet przegrana. Dobra, Firebola wziął. I Knighta. Firebola wziął, to tutaj się zastanawiam, co on tutaj próbować będzie, a raczej na co ja będę próbować grać. Na razie zagramy tak. Dobra, zagramy Minera. Się zastanawiam, co on tutaj weźmie jeszcze i na co on będzie próbować grać. Dark Prince'a. Jakoś tak myślałem, że weźmie tego Dark Prince'a. Nie wiem czemu, ale... Dobra, weźmiemy Giant Skeletona. I przydałoby nam się coś w powietrzu. Tak się zastanawiam, co on tutaj jeszcze zagra. Czyli tak...
Beczkę, dobra, on bierze tak, to ja biorę to i barbarium, beczkę szkieletonów. I teraz spell by się przydał. Lightning został, kurde. Dobra, lightning został. O, Royal Giant. Kurde. No to chyba... Chyba zagramy bez spela. Oj, będzie ciekawie. Zagramy bez spela. Zobaczymy, jak to rozegramy. Rozgrywamy to bez spela. Ja jestem ciekawy, jak to rozegramy bez spela. Elegancko na razie. Aj, kurde, szkoda, że nie zdjął mi jeszcze jednego. Aj, nie to, bo on tam ma gang. No właśnie. A ten gang tutaj, aj, nie doskoczy za daleko. A jednak doskoczył. Dobra, bo się eliksirem cały czas blokuje. Wiem, że niektórych was to drażni, ale spróbujemy. Dobra, sobie teraz tak troszeczkę podniosę, żeby to było wyżej. Dark Prince. Zrobimy to tak. Znowu się... Czemu ja się szybko podpalam w tej walce? Szybko się podpalam i szybko tracę, się blokuje eliksirem. Ja muszę... No muszę uważać. Dobra, zrobimy to tak. Szybko się podpalam. Kurde, belem. Dobra, no u mnie melodyjka od lodów, autko z lodami jeździ. A nie trafił mi, nie trafił, dobrze, tutaj firecracker. Nie trafił mi firecracker. Jest jeszcze jakaś szansa dla mnie. Dobra, są szkieletki. Elegancko. Uwaga. Jeszcze raz firecracker. O, tom zabrakło. Teraz dobrze minera postawić. Dobrze minera teraz postawić i będzie elegancko. Oj, miner nie trafia niestety. Trzeba uważać. Dobrze, nie jest źle. Dobry miner. Dobry miner postawiony. Jest miner nie złapany. Udało się. No, mówię wam, więcej radości sprawia mi wygrywanie takie. Udało się. Mam nadzieję, że nie jest za głośno, bo ja tutaj ustawiłem triggery dosyć chyba wysoko, więc mam nadzieję, że mnie nie zagłuszało. Udało się. Naprawdę sprawia radość takie wygranie. Elegancko. No i tutaj, o, jeszcze właśnie udało mi się zdobyć te tokeny sezonowe. Akurat pod odcinek, bo zbieram, będę nagrywać, będzie w niedzielę. Najprawdopodobniej w niedzielę, więc
Dziękuję Wam serdecznie za to, że byliście, że jesteście, zostawiacie łapeczkę, że komentujecie i proszę napiszcie mi swoją opinię, jak uważacie, jak wypadł ten sezon z tym Mega Draft Challenge'em. Napiszcie, jeżeli uda Wam się, napiszcie w dwóch, trzech zdaniach ewentualnie plusy i minusy tego trybu. Tego trybu na Patch of Legends i czy chcielibyście, żeby takich eksperymentów było więcej, ewentualnie coś zaproponujcie. Ja też to zbiorę i mam, bo ja sam już na tym myślę, co napisać właśnie do twórców i przedstawić im moje wnioski po tym sezonie, jak ja to widzę i chciałbym zabrać też wasze opinie, więc trzymajcie się cieplutko, do zobaczenia w kolejnym odcinku niebawem, cześć.